Sarah Ferguson nie została zaproszona na koronację. Nawet dostąpiła tego zaszczytu ze strony Karola. Król Karol III nie zaprosił Sarah Ferguson na swoją koronację, co oznacza, że jego byla szwagierka będzie musiała oglądać to wydarzenie w telewizji. 63-letnia księżna Yorku, nazywana Fergie, nadal mieszka ze swoim byłym mężem. Księciem Andrzejem, w posiadłości Windsor Royal Lodge, pomimo ich rozwodu w 1996 roku. Ale nie oczekuje się, że weźmie udział w koronacji w opactwie westminsterskim 6 maja mimo, że Andrzej i ich córki Beatrice i Eugenie zostali zaproszeni na uroczystość. Wczorajszy raport The Independent prawdopodobnie zaskoczy wielu fanów rodziny królewskiej. W zadziwiające posunięcie króla nie może wręcz uwierzyć przyjaciel Meghan Markle. Omidas sobie, który niedługo po ukazaniu się raportu zatwierdził, jeśli to prawda, to wydaje się to trochę okrutne, nie? Ponad 2000 gości zgromadzi się w opactwie westminsterskim 6 maja na pierwszej od 70 lat koronacji w Latce Narodu. Ponieważ król Karol III jest panującym monarcha, a księża William następca tronu, a oni Kate mają odegrać ważną rolę w tym wydarzeniu. Wyróżniono także księcia Jerzego, który otrzymał znaczącą rolę w uroczystości, jako jedna z czterech stron honorowych Karola. Jerzy będzie musiał nosić królewskie szaty wraz z trzema innymi paziami honorowymi, uczniami. Lordem Oliverem Holmondeleem, Nicholasem Barclayem i Ralphem Tollemache. Wszyscy trzej są synami przyjaciół jego królewskiej mości. Camilla uczyniła stronami honorowymi swoich trzech wnuków, bliźniaków Gusa i Louisa Lopezów oraz Freddiego Parkera Bowlesa. A także swojego prabratanka, Artura Eliota. Będą jej towarzyszyli podczas koronacji. Księża Harry będzie obecny, ale jego żona Meghan Markle pozostanie w USA z dziećmi Archiem i Lilibet. Oczekuje się, że księży Andrzej pojawi się również ze swoimi córkami Eugenie i Beatrice. Ale jego byla żona Sarah, księżna Yorku, nie będzie tam obecna. Na liście gości znajdą się również głowy państw i przedstawiciele wielu kluczowych sojuszników Wielkiej Brytanii i krajów Wspólnoty Narodów. Są wśród nich liderzy z Irlandii, Francji, Hiszpanii, Belgii, Japonii, Węgier i Monako. Wezmą w niej udział wszyscy trzej prezydenci Unii Europejskiej, Ursula von der Leyen, Roberta Metzola i Charles Michel. Zagraniczni dygnitarze mają również obejmować pierwsza dama Jill Biden, ale jej maza Joe Bidena zabraknie wśród zgromadzonych świadków wydarzenia. Sarah Ferguson wybiórczo jest zapraszana na ważne wydarzenia, które dotyczą rodziny królewskiej. Byla żona Andrzeja wzięła m.in. udział w pogrzebie królowej Elżbiety II w opactwie westminsterskim we wrześniu ubiegłego roku. Ale nie była jednym z 30 gości na pogrzebie księcia Filipa, odbywającym się w kwietniu 2021 roku. Nie została także zaproszona na ślub księcia Williama i Kate w 2011 roku, a zamiast tego pojechała na wakacje do Tajlandii. Niemniej jednak wzięła udział w ślubie Harry'ego i Meghan w kaplicy Świętego Jerzego w Windsorze w maju 2018 roku. Niezaproszenie Ferguson na koronację zaskakuje, ponieważ Andrzej, mimo złej sławy, która się otoczył, nie został wykluczony z powinności wobec Royalsów i pojawił się niedawno na nabożeństwie wielkanocnym w kaplicy SW Jerzego w Windsorze, chociaż nadal jest wykluczony z większości życia w rodzinie królewskiej. Sarah również dostąpiła kilku zaszczytów w ostatnich miesiącach. Została zaproszona na Boże Narodzenie do króla Karola i innych starszych członków rodziny królewskiej w Sandringham. A także opiekowała się córki zmarłej królowej. Trudno zrozumieć, dlaczego więc tym razem król Karol zrezygnował z zapraszania jej. W zeszłym miesiącu Sarah ujawniła podczas czatu z redaktorką Glamour Samantha Barry, że nie otrzymała zaproszenia na koronację, żartując, że to do ustalenia, czy ostatecznie pójdzie na wydarzenie. Zaproszenia jeszcze nie poszle, zasmiała się zapytana o to, czy wybiera się na koronację. Taki obrót spraw nie robił na niej wrażenia. Kobieta skwitowała to niezwykle faux pas rodziny królewskiej w następujący sposób,
Cóż? Zdecydowałam, że najlepsza rzecz w byciu Brytyjką w okolicach koronacji, chociaż nigdy na żadnej nie byłam, jest to, że mogę zalożyć herbaciarnię na końcu podjazdu z chorągiewkami i ciastami do dala. Nieco ponad tydzień temu opowiadała w mediach o swoim ciągłym smutku z powodu śmierci królowej Elżbiety I, ale także o swoim podziwie dla jej syna Karola. W wywiadzie promującym nowa książkę historyczna Most Intriguing Lady Sarah powiedziała: jakie ma zdanie o rzadzacym królu? Myślę, że jeśli spojrzeć na osiągnięcia króla w obszarach takich jak środowisko, w którym wyprzedzał swoje czasy o dziesięciolecia, oraz Princess Trust, jasne jest, jakim jest niezwykłym człowiekiem i jakie mamy szczęście, że mamy go na tronie, sprecyzowała w rozmowie z Oka magazyna. Wyraziła także aprobatę pod adresem Camille Parker Bowles.